No siemanko, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mieć tutaj z nami gościa specjalnego, który pokaże nam ciekawą aplikację, dzięki której możemy uzyskać przewagę na rynku. Aplikacja ma szereg przeróżnych funkcji, od analizy technicznej po analizy on-chain, newsy, mamy tutaj alerty, pro-alerty, czyli takie bardziej zaawansowane. W ogóle jest to bardzo zaawansowana aplikacja, zresztą o tym właściwie to przekonacie się sami. Także już tradycyjnie, nie przeciągając, zapraszam na intro! Jest z nami Julian Krypto z kanału o tej samej nazwie, analityk, i będzie nam pokazywał dzisiaj aplikację Max Data, która ma kilka nowych, ciekawych funkcji, a dodatkowo na koniec zrobimy sobie ciekawy giveaway, także zostańcie koniecznie do końca, a tymczasem Julian, możesz się również przedstawić. Dobra, no to chciałbym udostępnić ekran. Cześć Michał, cześć wszystkim, super. Słuchaj Michał, więc... prosto i konkretnie na Max Dacie jest naprawdę ciekawa funkcja teraz, nowa, a w zasadzie taki kombajn, który się nazywa Max Terminal. Na czym to polega? Tutaj jest cała masa możliwości, od newsów do alertów, publicznych alertów, które można tworzyć samodzielnie, subskrybować innych użytkowników, publiczne, również proalerty, czyli takie złożone notyfikacje, backtesty, dalej automatyzacje handlowe nawet. Mam tutaj również historię swoich transakcji najnowszych. Automatyzacje handlowe, czyli boty. Po prostu boty handlowe. Mam tutaj również swoją historię najnowszych transakcji, które też stworzyłem w oparciu o swoje boty. Tych jest kilkadziesiąt już, więc słuchaj, możliwości... A takiego bota pod jaką giełdę można konkretnie podpiąć? Teraz pod Binance, a we wrześniu już pod Bybit. Okay, i później następne giełdy, więc bardzo fajne możliwości. Słuchaj, pokażę Tobie może po kolei, tak? Żebyś miał taki insight i żeby też Twoi widzowie mieli fajny insight, jak można z tego skorzystać, żeby na tym zarabiać. Pierwsza fajna rzecz, która doszła, to jest ranking coinów, i tutaj to się by niczym nie różniło od na przykład Coin Market Capu, czy innych rankingów, gdyby nie ta metryka presji zakupowej. Presja zakupowa to jest bardzo zaawansowana metryka wyliczana bezpośrednio na Max Data, dość droga w utrzymaniu i dość droga w wyliczaniu w ogóle, ponieważ nie jest to wyliczane w żaden sposób na podstawie ceny, tylko na podstawie danych giełdowych w czasie rzeczywistym. Jeżeli ta presja zakupowa jest na wysokim poziomie, tak jak tutaj akurat posortowałem od najwyższej do najniższej, to te coiny mają w danym punkcie bardzo duże wsparcie, jeżeli chodzi o zlecenia na giełdach, między innymi. Więc moim zdaniem warto się tym sugerować, to nie są porady inwestycyjne, ale moim zdaniem warto się tym sugerować w wyborze coinów, które zamierzamy na przykład rozgrywać w przeciągu najbliższych godzin. Bo po prostu mamy tutaj posortowane od góry te, które mają największe prawdopodobieństwo na zachowanie swojego poziomu. A jeżeli posortujemy z drugiej strony w drugim kierunku, czyli od najniższej presji, to na przykład ten token ma teraz bardzo trudny czas. Najbliższe jego godziny mogą być ciężkie, prawdopodobnie spadkowe. To jest pierwsza sprawa. Nie będę tutaj się zagłębiał we wszystko, będziemy lecieć po kolei. Druga sprawa to są newsy. Ty analizujesz newsy, może Twoi widzowie rzadziej, ale newsy są fajne o tyle, bo wejdźmy na przykład na minutówkę. To tutaj z jakich konkretnie źródeł są brane te newsy? No tutaj źródła możemy zobaczyć, a jest to tak, newsy z portali internetowych, tych jest około 400, posty z oficjalnych blogów projektów, tych jest około 500, dokładnie 500, tweety z X, tutaj jest 50 kont takich jak na przykład Donald Trump, synowie Donalda Trumpa, Kamala Harris, Joe Biden, ale są też takie jak Radar Hits czy Watcher Guru. Więc wszystko w jednym. Listingi bezpośrednio z giełd kryptowalutowe oraz artykuły z giełd dotyczące delistingu, dotyczące ogłoszeń, z KuCoina, z Binance'a. No i możemy sobie wyłączyć i włączyć wszystko. Będziemy mieli tutaj po kolei wszystkie newsy. No i teraz zwróć uwagę, fajna, fajne funkcje tych newsów to jest na przykład to, że jak najeżdżasz na news, to widzisz, w którym punkcie był triggerowany, w którym momencie ten news się pojawił. Ta linia na wykresie o tym mówi, tak? Czyli klikam na dany news i pokazuje się linia na wykresie. Odklikuję, ta linia znika. To jest super opcja i w ogóle to jest przy wszystkich, później też alertach, proalertach, backtestach, to też zaraz Ci pokażę, tak jest. Dalej, jeżeli chodzi o newsy, bardzo fajna sprawa podsumowania. To dla Ciebie w szczególności dobre, bo nie musisz, wiesz, szperać, wyszukiwać podsumowania większości newsów, już są tutaj gotowe. Oczywiście też inne funkcje, ale też się nie będę w to zagłębiać. Teraz dalej lecimy. Publiczne notyfikacje, publiczne alerty. To jest naprawdę świetna sprawa. Tutaj odświeżę stronkę, żebym miał wykres Bitcoina. I teraz tak, publiczne notyfikacje, publiczne alerty. Wejdę na większy interwał na przykład 4-godzinowy, może nawet jednodniowy, to będzie łatwiej jeszcze. Dobra. Zobacz, tutaj mamy metryki BSP, one wyglądają podobnie jak RSI, ale to są właśnie te metryki Max Data, które bardzo precyzyjnie potrafią pokazywać, czy w danym punkcie dany altcoin albo bitcoin są na bardzo silnym wsparciu albo oporze. I większość z tych alertów publicznych, które tutaj widzisz, są tworzone w oparciu o różne dane. Teraz zwróć uwagę na jedną rzecz. Najeżdżam na dany alert, co się dzieje? Pojawiają się linie na wykresie, na przykład ten. Kliknę na niego, te linie zostają. Widzisz te punkty na wykresie? Tak, czyli to są te miejsca, w których on został triggerowany, tak? W których był wywołany. I teraz tak, widząc konkretnie coś takiego, już wiesz, czego się spodziewać. Teraz lecimy dalej. W ogóle jak taki alert, proalert jest zbudowany? To wygląda na taki alert na spadki właśnie, na możliwe spadki. Tak. Tak. Jedna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to to, że opis jest subiektywny. To znaczy ja na przykład, tutaj widzisz Julian Krypto, ja stworzyłem ten konkretny proalert. Opis jest subiektywny, ale co nie jest subiektywne? Nie jest subiektywne to, kiedy on był triggerowany. Więc jeżeli ty go dostaniesz, możesz przeczytać opis, ale przede wszystkim zobacz, kiedy on był triggerowany w przeszłości. Co tu mi lata? Jakiś motor? To mi się wydaje, ok. Teraz dalej. Jeżeli chodzi w ogóle o te alerty i proalerty, to zwróć uwagę, tutaj mamy taką opcję jak edytuj. I teraz zwróć uwagę, że żeby taka notyfikacja powstała, to nie jest to trywialne, nie jest to proste, ponieważ żeby to powstało, potrzebna jest znajomość danych giełdowych, danych on-chain, analizy tych danych, umiejętności połączenia tych różnego rodzaju danych w taki sposób, żeby dana notyfikacja albo informowała nas o potencjalnym wzroście, albo o potencjalnym spadku ceny w określonym przedziale czasowym. I teraz zwróć uwagę, na przykład ten konkretny proalert jest złożony z 3 różnych warunków. To są te warunki. Myślę, że dla Ciebie, czy może bardziej, ale dla Twoich widzów, no niekoniecznie muszą coś one oznaczać, niekoniecznie muszą być jasne i zrozumiałe, na przykład BTC, BSP. Ktoś może sobie zadać pytanie, co to jest. No i właśnie po to, że to nie jest do końca jasne i zrozumiałe, to raz, niekoniecznie trzeba samemu je robić, można subskrybować takie powiadomienie tutaj, czyli po prostu skopiować od innego użytkownika. Tak jak przejadę sobie w dół, mam takie, których nie subskrybuję, no to wystarczy, że kliknę subskrybuj i ja będę też o nich informowany, ale jeżeli ktoś się bardziej tym interesuje, no to tutaj też na stronie jest okno czatu i można w tym oknie czatu zadać pytanie, na czym polega dany rodzaj notyfikacji. Czekaj, tutaj do mnie... Teraz lecimy dalej. To jest akurat proalert fajny na spadki. Wyłączę go, ale są też proalerty fajne na wzrosty. I zwróć uwagę, niektóre się triggerują dużo częściej, niektóre się triggerują dużo rzadziej, triggerowały, więc do wyboru, do koloru fajnie po prostu z tego skorzystać. Poszukajmy jakiegoś takiego, który się triggerował bardzo rzadko, na przykład ten oficjalny max datowy, tutaj ponad 2000 ludzi go obserwuje. Zwróć uwagę punkt, w którym on został wywołany. Bardzo ładny punkt na interwale jednodniowym. Wejdźmy na interwał 5-minutowy, może nawet 10-minutowy. Ok, i najedźmy na ten proalert. To były dokładnie te 2 punkty, czyli ten punkt oraz ten punkt, w którym został wywołany, czyli poziomy 50. Tutaj widzimy 3, około 1000 i 50 tysięcy na cenie bitcoina. Proalert na wzrosty. I teraz kolejna sprawa. Jak wrócimy do tego poprzedniego alertu, który Tobie pokazywałem, na spadki, na przykład znajdźmy tamten Ok, to był ten, prawda? I teraz przejdźmy do jego informacji, więcej informacji o tym proalercie, czyli klikam tutaj te strzałeczki. Niektóre są wywoływane w ogóle bardzo często, a niektóre bardzo rzadko i fajne jest to, że można sprawdzić historię, jak one działają. I moim zdaniem to jest genialne. Tak. Jeszcze raz tutaj otworzę, bo zrobię niepotrzebnie zoom. Ok, czyli klikam te strzałki, więcej informacji o tym proalercie, dobra. I teraz zostałem przeniesiony na konkretną podstronę tego proalertu. I w ogóle dlaczego to jest proalert, a nie alert? To też ta nomenklatura z tego względu wynika, żeby wypuklić to, że on jest złożony z więcej niż jednego warunku. Proalert, czyli bardziej złożony, profesjonalny. Jeżeli to byłby tylko jeden warunek, czyli na przykład Bitcoin, metryka Bitcoina większa niż jakiś poziom, albo jakieś dane on-chain większy niż jakiś poziom lub niższe, ale tylko jeden warunek to jest alert. Natomiast jeżeli mamy dwa warunki, trzy warunki w jednym, które muszą być spełnione w danym oknie czasowym, żeby dana notyfikacja do mnie przyszła, to jest pro alert. I teraz zwróć uwagę, tutaj mamy wykres statystyki, który pokazuje, jak cena, w tym wypadku Bitcoina, do dolara zachowywała się przed wywołaniem i tutaj mamy punkt wywołania statystyczny i po wywołaniu, czyli statystycznie widzimy, że ten trend wzrostowy został wyhamowywany. Wejdźmy na większy interwał, widzimy, że trend wzrostowy przeważnie był mocno wyhamowywany. Wejdźmy na jeszcze większy interwał, 12-godzinowy i widzimy, że trend wzrostowy był wyhamowywany i rozpoczynały się spadki. To jest dla Ciebie, dla ludzi, którzy się interesują taką analizą statystyczną i chcą na przykład mieć konkretne informacje, na którym poziomie najbardziej i po jakim czasie najbardziej statystycznie opłaca się przykładowo ponownie wejść w pozycję. Teraz wyobraź sobie, że nie spekulujesz tylko na Bitcoinie, ale na przykład spekulujesz na altcoinach. Załóżmy, niech to będzie Ethereum, największy cap, także wpisuję tutaj ETH i wyobraź sobie, masz na przykład Ethereum. Rozgrywasz to Ethereum, załóżmy teraz nie do Tethera, tylko rozgrywasz go do Bitcoina. Zatem klikasz ETH-BTC i widzisz również dokładnie, jak po tym konkretnym proalercie zachowywała się cena ETH do BTC, więc do wyboru do koloru. Teraz wracamy dalej do Max Terminala. W ogóle na Max Terminalu bardzo wygodne jest przeglądanie tych coinów, bo klikasz w coina i masz tak naprawdę raz wykres do Tethera, dwa wykres do Bitcoina i od razu metryki BSP, więc to jest bardzo wygodne do rozgrywania. Generalnie wygodne też jest ustawianie tych alertów, bo klikasz na wykres prawym przyciskiem myszy tam, gdzie chcesz dodać alert, po prostu klikasz dodaj alert, a następnie tworzysz warunki, czyli przykładowo większy niż dany poziom na interwale jednominutowym, zmieniasz kolor tutaj na czerwony, bo to jest poziom, załóżmy, wysoki, powiadomienia na Telegramie, zapisz i wystaw. I takie powiadomienie, zwróć uwagę, już tutaj zostało stworzone, jest również widoczna linia, można je w dowolnym momencie usunąć. I to powiadomienie jest na mojej liście alertu. Mam tutaj listę swoich pro alertów oraz listę moich alertów. Lecimy zatem dalej. Teraz wyobraź sobie, że tworzysz taką masę różnych alertów, na przykład na altcoiny to raz, na bitcoina to dwa. Następnie możesz je łączyć ze sobą, czyli przechodzisz do tworzenia pro notyfikacji, dodajesz jeden warunek, dodajesz drugi warunek, który właśnie stworzyłem i kreujesz tak zwany pro alert. Przykładowo, właśnie stworzyłem alert na metrykę informującą o tym, że token KDA ma lokalnie dużą presję sprzedażową. Mogę do tego dołączyć na przykład drugi alert na metrykę KDA na innym interwale presji sprzedażowej. Mogę taki alert stworzyć na wartość większą czy mniejszą niż dany warunek. Następnie znowu zaznaczam to na czerwono, zapisz i wystartuj. Stworzyłem, zwróć uwagę, teraz dwa rodzaje powiadomień i te dwa rodzaje powiadomień mogę teraz połączyć w jedno powiadomienie, z tym, że właśnie, żeby to jedno powiadomienie powstało, to te dwa powiadomienia muszą być striggerowane w tym oknie czasowym. I tutaj może być to na przykład 1 godzina, ale może być to również 1 minuta. W zależności od tego, co wybiorę, to będę rzadziej lub częściej otrzymywał powiadomienia. Jeżeli jakaś funkcja też nie jest niejasna, to klikamy w ikonkę i cały opis jest tutaj widoczny. Następnie mogę takie powiadomienie nazwać, sprzedaj KDA, zmienić kolor na intuicyjny czerwony bez daty wygaśnięcia, zapisać i wystartować. Teraz zwróć uwagę, bardzo fajna rzecz. Ja tutaj tych pro-alertów mam całą masę, a to wynika z tego, że można te powiadomienia, za pomocą tych powiadomień wyzwalać akcje botów handlowych, automatyzacji handlowych. Teraz zwróć uwagę, od razu podam przykład, jak to działa, no to tutaj jest to widoczne, jak to może funkcjonować. Przechodzę do listy moich automatyzacji, nazwa bota, na przykład KDA sprzedaj albo KDA zakup, w zależności od tego, jaką wcześniej notyfikację zrobiłem. Może stworzę tutaj przykładowo jeszcze alert na niskie poziomy presji zakupowej. Dodaj alert mniejsze niż, zmienię na zielony, zapisz i wystartuj, KDA kup, wyzwalaczem będzie alert i w momencie, gdy ten alert wystąpi, moja automatyzacja dokona zakupu. Spoko. Wybieram teraz parę kup na KDA do Tethera. Tylko teraz zwróć uwagę jedna rzecz. To jest tylko alert. Czyli wystarczy, żeby ta metryka doszła do tych poziomów, to automat kupuje KDA, ale mogę zrobić to jeszcze bardziej precyzyjnie, czyli mogę jeszcze dodać tutaj na przykład ProAlert, czyli zaznaczę przykładowo na wykresie KDA do Bitcoina, klikam, dodaj alert, KDA BTC i teraz uwaga, typ warunku, spadek procentowy. Spadek procentowy o 4% załóżmy w interwał 10-minutowy w 60 minut, w godzinę, czyli w 4% spadek, w jedną godzinę spadek o 4%, zaznaczę to przykładowo tam na żółty i następnie zapisz i wystartuj. I teraz zwróć uwagę, co mogę teraz zrobić, żeby moje boty jeszcze precyzyjnie działały, czyli nie dość, że będę triggerować zakup w momencie, gdy ta presja będzie na tym bardzo niskim poziomie, to dodatkowo mogę stworzyć pro-alert w oparciu o spadające KDA i presję na bardzo niskim poziomie, następnie okno czasowe, w którym muszą te warunki wystąpić, niech to będzie 10 minut, zmieniam kolor na zielony, kup KDA na spadku, utwórz i wystartuj ProAlert, bo to jest ProAlert i teraz zobacz, ten ProAlert, kliknę tutaj w automatyzację, od razu przeszedłem do automatyzacji, usunę poprzedni warunek kupna, teraz ten ProAlert będzie triggerować zakup tego konkretnego coina, ten konkretny ProAlert będzie triggerować zakup tego konkretnego coina, tutaj wybieram za jaką kwotę oczywiście i tak dalej. Dobrze jest moim zdaniem również włączyć zabezpieczenia przed kupnem na górkach, pomimo tego, że zdefiniowaliśmy to w ProAlercie. Jak to działa konkretnie, teraz nie będę się w to zagłębiał też, bo są do tego osobne live streamy robione. Sporo opcji tutaj jest. Sporo opcji, ale to są bardzo dobre opcje. I następnie sprzedaż. Sprzedaż poprzez ProAlert, który również striggerowałem wcześniej. Albo dodatkowo poprzez zlecenie na przykład kroczącego zlecenia sprzedaży. Kroczące zlecenie sprzedaży aktywowane po 5% wzrostów ze stop lossem na przykład kroczącym 1% poniżej ceny. Kup KDA, stwórz automatyzację. Voilà. I ta automatyzacja jest teraz na mojej liście. Przechodzę, KDA kup. To jest właśnie ta automatyzacja. Więc możliwości tutaj jest cała masa, zarówno dla analityków, dla ludzi, którzy po prostu chcą wyszukać coina, który ma w danym momencie największe szanse albo na wzrosty, albo na spadki względem presji zakupowo-sprzedażowej. Dla ludzi, którzy chcą przeanalizować coiny od strony takiej fundamentalnej w kontekście na przykład procentu podaży w obiegu, tutaj też jest sortowanie. Dla ludzi, którzy chcą przesortować coiny względem na przykład volume do market cap, gdzie im wyższy to volume do market cap, tym też jest bezpieczniej. I tutaj też od razu widzimy wysoki volume do market cap, wysoki procent podaży w obiegu, ale przeciętna presja zakupowo-sprzedażowa, tak? Więc dla takich spekulantów też jest miejsce. Jest miejsce dla ludzi, którzy chcą tworzyć swoje własne rodzaje notyfikacji, publikować je dla innych, albo też dla swoich społeczności, albo po prostu subskrybować na przykład twoje, bo wiem, że ty też masz profil na Max Data i też masz notyfikacje. Mam, ale nie mam ustawionych żadnych ProAlertów. Ja akurat nie jestem takim triggerem krótkoterminowym. Czas najwyższy. plus dla traderów i dla analityków, których interesuje zarówno hodl czasami, czyli rozgrywanie albo bardzo długich przedziałów czasowych, średnich przedziałów czasowych albo krótkich przedziałów czasowych. Więc możliwości jest naprawdę wiele dzięki temu Max Terminalowi i ja jestem bardzo z tego zadowolony. Myślę, że dalej nie będę tutaj się zagłębiać w te wszystkie funkcje, bo moglibyśmy jeszcze rozmawiać 2 dni na ten temat. Widzę i tak już pokazałeś dość sporo. Dobra, jeśli chodzi o ten konkurs, to w opisie tego wideo oczywiście będziecie mogli znaleźć link i spośród osób, które skorzystają z linku, wybierzemy 5, które dostaną 500 zł do wykorzystania na aplikacji Max Data. Zgadza się? Chyba $500. $500. No. I to jest $500 bonus na Max Data. Tak, do wykorzystania. Co tutaj można uzyskać za te $500? Mógłbyś pokazać? Najprościej mówiąc, na Max Data niektóre funkcje są dodatkowo płatne, nawet jeżeli ma się abonament. To są na przykład połączenia telefoniczne od Callarbota między innymi, czy SMS-y, czy inne funkcje, takie, które kosztują po prostu zużycie dodatkowe. W związku z tym za te funkcje ludzie muszą dodatkowo płacić, natomiast jeżeli tutaj ktoś ma bonus, to wtedy ten bonus odejmuje mu bardzo dużą część kosztów. I tak musi zapłacić za pewne funkcje, bo one i tak kosztują, ale nie ma w zasadzie tutaj tak dużych kosztów jak standardowo. One i tak są niskie. Czyli użytkownik będzie musiał wykupić jakiś podstawowy abonament, żeby wykorzystać ten bonus, tak? Dobrze tak, to rozumiem? Dokładnie. Wykupić podstawowy, jest cała informacja jest, tak. Natomiast generalnie bardzo to daje dużo. Fajne jest to, że też te alerty mogą triggerować wiadomości na Telegramie, bo tam widziałem, że jest taka opcja, czasami to mi się wyświetla właśnie. Jest. Mogą być triggerowane na Telegramie, na mailu, Callarbot, SMS, powiadomienia w przeglądarce. Myślę, że po tym spotkaniu jeszcze możemy zrobić jakiś pro-alert twój, bardzo fajny, który ludzie będą mogli skopiować bezpośrednio od ciebie. Ważna też jest sprawa, żeby kopiować powiadomienia, nie trzeba mieć opłaconego abonamentu na Max Data. Można kopiować powiadomienia, subskrybować na przykład twoje powiadomienia, Michał, Twoi widzowie mogą, nie muszą kupować abonamentu, mogą być na free dostępie. Czyli i tak bez wykupywania tego abonamentu można korzystać z tego bonusu, bo są tam jakieś dodatkowe opcje, tak jest? No akurat nie to miałem na myśli, ale miałem na myśli to, że przykładowo nie musisz mieć abonamentu, żeby kliknąć subskrybuj i dostawać powiadomienia o tym, że jakiś proalert został wywołany. Okay, kumam. Co prawda nie ma wtedy tylu różnych możliwości, są pewne ograniczenia, ale nadal dostaje się bardzo fajne powiadomienia. Dobra, no widzę, że narzędzie dość zaawansowane, także dla osób, które są aktywne na rynku, nie tylko krótko, ale długoterminowo, to na pewno coś przydatnego, także dzięki Julian. Jeśli będą jakieś pytania w komentarzach, coś konkretnego by się pojawiło, jeśli chcielibyście, żeby Julian wam pokazał więcej opcji tutaj, to oczywiście jest to do zrobienia. Zobacz na ten ProAlert. Zobacz, w których momentach był wywoływany. On jest podpisany jako wzrost Bitcoina po spadkach DXY. Ten punkt i ten punkt. Precyzyjnie. No, takie krótkie pozycje można tutaj było ustawić. Jak ktoś gra na dźwigni, to tak, ale tu widzisz, w tym pierwszym wywołaniu później był mega spadek, taki boczniak w sumie i później znowu był dość duży spadek, wzrosty, no tak ciężki rynek jest wydaje mi się dla traderów w ostatnich 2 miesiącach. Być może. Ostatnie słowa? Nie, myślę, że to już jest wystarczająco. Myślę, że powiedzieliśmy to, co najważniejsze. Okej, dzięki wielkie. Dzięki również za zaproszenie. I udanego dnia. Dobra, tutaj macie mój profil, jeśli chodzi o Max Data App. Link będzie oczywiście w opisie. I tutaj stworzyłem jeden taki pro alert już dużo wcześniej. To jest alert na potencjalny top, jeśli chodzi o rynek krypto. I tutaj mamy kolejny na potencjalne wzrosty, jeśli chodzi o Bitcoina. Tutaj możemy zobaczyć, jak to wygląda. Po uruchomieniu alertu mieliśmy No, wzrosty na poziomie tam 12%. Możemy również sprawdzić, jak to wygląda na wykresie. Wejdźmy sobie na terminal. Dobra, to jest ten alert i tutaj możecie zobaczyć, w których momentach on był właśnie się uruchamiał. Także no, wydaje mi się, że warto jest śledzić sobie, dodać do ulubionych ten alert. Dobra, tyle ode mnie. Wszystkie linki oczywiście znajdziecie w opisie. Jeśli chodzi o wygranych, to będę oczywiście informował. Zapraszam również do followowania mojego kanału na Rumble. Jest to taka alternatywna platforma właśnie pod wideo i tutaj również możecie mnie znaleźć. Także poproszę zostawić łapkę w górę, komentarz dla zasięgów. Siemanko, pozdrówki, yo!